Witam serdecznie, Tomasz Godlewski, kolejna audycja Ruch Narodowy TV. Dziś chciałbym porozmawiać z rzecznikiem prasowym obozu narodowo-radykalnego, panem Marianem Kowalskim. Oczywiście za momencik zadzwonimy do pana Mariana, żebyśmy mogli porozmawiać. Pytania są oczywiście przygotowane. Już momencik, postarajmy się zadzwonić. Witam serdecznie, Tomasz Godlewski, Ruch Narodowy TV. Witam. Pan Marian Kowalski. Tak jest. Witam serdecznie, chciałbym pana przedstawić. Pan Marian Kowalski, rzecznik prasowy Obozu Narodowo-Radykalnego, niegdyś działacz Unii Polityki Realnej, w ostatnich wyborach parlamentarnych kandydat do Sejmu z list Kongresu Nowej Prawicy. Może od razu przejdę do pytań. Proszę bardzo. Jak Lublin szykuje się na wyjazd na Marsz Niepodległości? Czy są już organizowane autokary? Zgłaszają się chętni na ten wyjazd? Tak, no, już mamy wstępne rozmowy z właścicielami autokarów. Organizujemy wyjazd, przyjmujemy zgłoszenia od sympatyków, że jest, szykujemy się. No, świetnie, ponieważ bardzo mnie to interesuje. Jestem ciekaw, czy właśnie, czy będzie, o jak duży procent będzie więcej osób w tym roku na Marszu Niepodległości. Następne pytanie. Przez wiele lat był pan związany z UPR, przez chwilę z Kongresem Nowej Prawicy. Dlaczego po wyborach parlamentarnych zdecydował się pan na tak radykalny krok i porzucił konserwatywnych liberałów i przystąpił do obozu narodowo-radykalnego? No, myślę, że to nie był wcale radykalny krok, ponieważ już będąc w Unii Polityki Realnej, to zdradzałem, że tak powiem, narodowe odchylenie. Byłem jednym z pierwszych ludzi tutaj w Lublinie, który zgłaszali zastrzeżenia co do sensu wchodzenia do Unii Europejskiej w tym kształcie. Współpracowaliśmy zawsze ze środowiskiem narodowców lubelskich. No, będąc w ONR-ze, wcale nie porzuciłem swoich poglądów. Może na przestrzeni lat, zebrałem doświadczenie życiowe, niektóre poglądy nieco złagodniały, inne się wyostrzyły. Niemniej jednak z mojej strony nie było żadnego zaprzeczenia swojej dotychczasowej działalności czy rozstania się z ideą. Oczywiście. Tutaj kwestia takiej sytuacji. No nie ukrywam, że chciałbym pana zapytać o pana Janusza Korwin-Mikke, ponieważ na pewno przez wiele lat miał pan do czynienia z tym człowiekiem i co pan myśli o poczynaniach i o wszystkim, co czyni pan Janusz Korwin-Mikke? No cóż, może powiem, jakie były efekty tych kolejnych niepowodzeń wyborczych UPR-u. No zawsze było tak, że młodzi ludzie, którzy tuż przed kampanią decydowali się rzucić w wir tej walki wyborczej. Już mówili, no trzeba wreszcie, bo jest potrzeba i przywódca, i partia, to my tu walczymy. No a zawsze stało się coś takiego, że ten trud poszedł na marne. Parę gwizdek, no bo albo nie zarejestrowano list w Warszawie, albo były kłopoty z zbieraniem podpisów, coś tam się stało, albo sam pan prezes postąpił jakoś nieroztropnie i dawał jedynie pożywkę publicystom nam wrogim. Drobiazg ośmieszał całość. No, ci młodzi ludzie potem odchodzili zniechęceni. Często odchodzili do innych ugrupowań albo dawali sobie spokój z polityką. Ja przećwiczyłem to wiele razy. Byłem bardzo cierpliwy, no ale ostatnie zarejestrowanie listy w Warszawie, no to już przelało, prawda, przepełniło ten kielich goryczy. Jak można mateczniku pana Janusza nie móc zebrać podpisów i jeszcze zaowocowało to tym, że no, ja byłem w Lublinie, no gdzie zebraliśmy podpisy, no i ten start był bardzo owocny, tutaj dobry był wynik. No gdyby w całej Polsce wystartował Kongres Nowej Prawicy, a nie w połowie, wskutek tego warszawskiego zaniechania, no to mogliśmy wreszcie przekroczyć, już nie mówię wejść do Sejmu, ale ten 3% próg, tak się nie stało.
No to było dość dziwne. Ja pamiętam, bo wtedy też uczestniczyłem w takim projekcie jak teraz tutaj. Starałem się im pomóc odnośnie TV i dziwnym trafem nie zebrali w Warszawie. No ale cóż. Jakie są główne różnice pomiędzy konserwatystami tutaj, jeżeli chodzi o konserwatywnych liberałów, a ONR? Właśnie te główne różnice, gdyby pan mi przedstawił. Nie chciałbym specjalnie mówić o różnicach, ponieważ ONR to jest taka, powiedzmy, organizacja, która nie ma charakteru partii politycznej, przynajmniej No dotychczas, właśnie, prawda? tak. Tutaj ludzie są o różnych poglądach i możemy sobie, nie powiem, że całkowicie odmiennych, ale o różnych, i tutaj w wyniku różnych rozmów, prawda, dochodzimy do pewnych przekonań. Ja powiem tak, o ile UPR był taką partią, która miała program jasno zapisany, prawda? Była jednak partią o charakterze wodzowskim, gdzie pan Janusz Korwin-Mikke był tą osobą numer jeden i zawsze jak dochodziło do jakichś sytuacji rozłamowych, no to nie z powodów programowych, prawda, tylko no z powodów jakichś tam personalnych, często nie wiem z jakich powodów dokładnie, ponieważ się w Warszawie, były jakieś niesnaski, prawda, nie było natomiast dyskusji programowej, czy nieporozumień co do taktyki politycznej. No ONR natomiast jest organizacją, która no, jako takiego wodza nie ma tutaj, prawda, jest to taka, że tak powiem, federacja brygad regionalnych, to porozumienie oddolne. Dotychczas nie było konieczności wybierania przywódcy, który będzie, prawda, rządził i dzielił. Tutaj cały czas mamy otwarte możliwości dla dyskusji i działania. No, ale jeśli chodzi o sferę ideową, ja może powiem, dlaczego zwracam się na ONR, no bo po wyjściu w tym niepowodzeniu wyborczym Kongresu Nowej Prawicy, no ale nie będę wracał do realiów tej typowo lubelskiej, bo taka była sytuacja też tutaj dość nieprzyjemna na miejscu. Ja byłem tak, no, zniechęcony, ale w tej sytuacji wiedziałem, że trzeba coś robić. No i wiedziałem, że tu, że moje miejsce jest jednak w ruchu narodowym, prawda? Bo żadna partia prawicy, ta, która istnieje, no to nie spełnia moich potrzeb, a nic nie podstawię. Po prostu znając kolegów czy z NOP-u, czy z ONR-u od dawna, postanowiłem się zaangażować albo tu, albo tu. No i prosta rzecz, otworzyłem sobie strony internetowe z deklaracjami ideowymi. No i akurat ONR miał taką deklarację ideową najbardziej przypominającą te zasady ideowe konserwatywnych liberałów, więc no, postanowiłem tutaj się zaangażować. No właśnie, zapraszamy wszystkich na stronę onr.pl. Jeżeli ktokolwiek byłby zainteresowany, co dalej, bo wiele osób wiem, że jest teraz na rozdrożu, tak? Nie ukrywam, orientuję się na przykład, jak jest w KNP, to mogą sobie poczytać, mogą zobaczyć. Jedno małe ale. Różnica pomiędzy ONR-em a KNP jest taka, że z tego, co słyszałem, w ONR trzeba rok czasu wykazać się nie dyskusją w internecie i pisaniem, a faktyczną pracą, tak? Panie No tak, Marian? zgadza się, tutaj jest tak, jest taki okres Właśnie. takiego stażu członkowskiego, no ale prawda, to nie eliminuje nikogo z uczestnictwa we wszelkich działaniach, prawda? Właśnie. Tutaj można robić dokładnie to, co poproszą koledzy, brać udział we wszystkich przedsięwzięciach, jechać na Marsz Niepodległości, działać na dole, spotykać się. To nie oznacza, że siedzieć z założonymi rękoma, wręcz przeciwnie. To jest podstawowa różnica chyba. Lublin staje się poważnym ośrodkiem, jeżeli chodzi o działalność narodowców. Może pan powiedzieć coś o ostatnich akcjach, wydarzeniach, które organizował lub które współorganizował ONR? No, tego było w ciągu ostatniego roku przynajmniej bardzo dużo. Wystarczy przejrzeć strony internetowe na YouTube Lublin. Tutaj bardzo dobrze wypada, no bo robiliśmy i rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, dużą manifestacji, żołnierze wyklęci w marcu i przecież organizowaliśmy protesty przeciw ACTA. Ponadto takie może mniej liczne akcje, które ja z Solidarnością do Warszawy w obronie Puławskich Azotów. Byliśmy zapraszani też już kilkakrotnie na różne spotkania i przez Związek Solidarność, i przez inne ugrupowania. No dużo takich akcji ulicznych, rocznica
O, już na przykład obalenia rządu Jana Olszewskiego też zrobiliśmy taką akcję uliczną, pikietę. Naprawdę nie potrafię po kolei wymienić, bo staramy się co kilka tygodni zrobić coś dla publiczności, a co tydzień spotykamy się i rozmawiamy o różnych sprawach bieżących i o historii. Czy podczas kiedy się spotykacie, jest to zamknięte grono, czy można na przykład pójść i posłuchać? No raczej to są zebrania, mają charakter zamknięty, biorą w tym udział tylko nasi członkowie, zaangażowane osoby, ale jak mówię, wiele spotkań robimy dla publiczności. Aha, czyli możemy spotkać się z tym, że będzie niebawem coś takiego zorganizowane, oczywiście po marszu, ponieważ wszystko teraz jest przygotowywane. No, nie, jeszcze robimy przed marszem w tym tygodniu. O. W tym tygodniu, znaczy jutro będzie to potwierdzone, ale w środę o godzinie 18 w Grand Hotelu Lublinianka w Lublinie będzie spotkanie takie dla publiczności na temat sensu marszu niepodległości, jego znaczeniu. I zapraszam już, zaznaczam, że przedwstępnie, bo jutro się ta sprawa topnie organizacyjnie, ale już na 90% miało być środa, godzina 18, Grand Hotel Lublinianka Lublin, zapraszam. Także zapraszam też w imieniu właśnie pana Mariana i tutaj kwestia, oczywiście będzie audycja cały czas na playerze, czyli ktoś, kto będzie zainteresowany, będzie mógł sobie odsłuchać i dokładnie sprawdzić. Następne pytanie. Marsz Niepodległości co roku blokują bez skutku, co prawda na szczęście, lewacy. Czy w Lublinie też macie takie problemy z takimi organizacjami lewackimi, czy spokój, cisza? Halo? Chyba coś przerwało. Może przedzwonię jeszcze raz, dobrze? Chyba nas BWA rozłączyło. Podejrzewam, że panowie mogą faktycznie bardzo intensywnie przed marszem tutaj starać się przeszkadzać, ale BWA to BWA. Chyba nas przerwało strasznie. Coś tu teraz? Jeszcze raz chyba połączę się, ponieważ jest straszna jakość połączenia, dobrze? No właśnie, pozdrowienia dla panów, którzy są na służbie i przeszkadzają. Ja przepraszam, że tak bezpośrednio, ale już od roku czasu mamy problemy, jeżeli chodzi o takie łącza podczas prowadzenia audycji. Witam serdecznie ponownie. No mieliśmy problemy na łączu. Problemy na łączu straszne. Pozdrowiłem tutaj panów z BWA i oczywiście przestali. No wracajmy może do audycji, bo tutaj właśnie pytałem o kwestię, że Marsz Niepodległości bezskutecznie na szczęście lewacy starają zablokować. Czy w Lublinie macie też problemy z takimi lewackimi organizacjami? Nie mamy takiego problemu. Pierwszy marsz ONR-u, zdaje się, z 2010 roku próbowali blokować, ale tutaj policja tę blokadę usunęła. My w żaden sposób nie wdawaliśmy się z nimi w utarczki. No potem już nie było tego typu prób, zwłaszcza, że Lublin to jest takie niezbyt duże miasto, gdzie wszyscy się znają i muszę powiedzieć, że te środowiska lewackie, no tutaj żyją w takiej symbiozie z samorządem, który tak naprawdę jest w rękach Platformy Obywatelskiej, chociaż i PiS w zasadzie ma większość w Radzie Miejskiej. Ale Platforma Obywatelska przez prezydentury obecnego prezydenta i poprzedniego zwłaszcza zrobiła co mogła, żeby te środowiska lewackie nasycić pieniędzmi i funkcjami, także oni działają oficjalnie w takich na obrzeżach kultury, tak zwanej alternatywnej. No i stali się mało takich. Znowu nam przerywa. No ja słyszę pana dobrze. Będziemy starać się, żeby wszystko było ok. Jest już dobrze. No kwestia, no lewacy mają to do siebie, że oni zazwyczaj ukrywają się w takich organizacjach kulturowo-oświatowych i tam starają się przyciągać przez muzykę itp. itd., ale trzeba na to uważać. Ja bardzo intensywnie obserwuję różne organizacje w moim mieście, ale moje miasto ma tylko 100 tysięcy mieszkańców i bardzo łatwo to opanować. Ewentualnie, jeżeli cokolwiek będzie się działo, to mogę tylko skrytykować, nic więcej nie mogę zrobić. Fajnie, ponieważ jeżeli chodzi o Lublin, no wybieram się, ale do
dopiero w przyszłym roku. Wiele pozytywnego słyszałem już w latach 80., ponieważ wielu moich znajomych właśnie studiowało na KUL. Następne pytanie. Jeżeli chodzi o kwestie osób młodych, ma pan wrażenie, że obecnie młode pokolenie wykazuje większe zainteresowanie patriotyzmem i sprawami kraju niż na przykład 5 lat temu? No zdecydowanie tak. Ja pamiętam nasze manifestacje, gdzie te antyunijne, gdzie tam przychodziło dosłownie kilkanaście osób, kilkadziesiąt, no to głównie też starszych. Młodzieży było bardzo mało, no a teraz to przychodzą na nasze manifestacje, no już całe setki, albo i większe liczby osób, zwłaszcza młodych. No ale ja muszę powiedzieć nieskromnie, że przewidziałem taki rozwój wypadku, bo wraz ze wzrostem bezrobocia w pokoleniu 25-latków, no to zapotrzebowanie na patriotyzm wzrasta, tak łączna historia. Jak się to stanie cienki i nie ma perspektyw, to szuka się odpowiedzi i odzyskuje rozum. Także to niefortunne wejście do Unii, które zaowocowało tym, że no część niby wyjechała, ale bezrobocie dalej jest duże. Ten mit dobrego wykształcenia, który miał dawać dobrą pracę, prysł, no bo zwłaszcza ludzie z wyższym wykształceniem, którzy już są około 30, nie mogą się odnaleźć na rynku pracy, jak się odnajdują, to zawsze pieniądze. No ja wiedziałem, że tak będzie i nie jestem zaskoczony tym. Właśnie, to jest dość charakterystyczne. Mamy bardzo dużo osób, które posiadają świstek wyższego wykształcenia, no ale niestety nie ma tutaj dla nich przyszłości. A też nie zawsze jakość tego wykształcenia jest taka dopasowana do tego rynku, który jest. On jest, kurczy się bardzo, jeżeli chodzi o kwestie tutaj pracy. Nie ma inwestorów i całej reszty, no ale Unia nam wszystko narzuca i trzeba czas najwyższy z tym skończyć. Jak to powiada, co niektórzy powiadają i powstało teraz hasło nawet tegorocznego marszu Odzyskajmy Polskę. Co ono znaczy dla pana jako człowieka, który od wielu lat jest działającym społecznie i politycznie? Ja muszę powiedzieć, że to hasło no to tak brzmi, jak ja bym sam je wymyślił. Cieszę się, że to hasło jest właśnie naszym takim mottem przewodnim tego marszu. No odzyskajmy Polskę. Dlaczego odzyskajmy Polskę? Z prostej przyczyny. Większość Polaków w ogóle nie bierze udziału w głosowaniach. W tej liczbie dominującą częścią są właśnie młodzi ludzie. No a widać, że ten teatrzyk polityczny, czyli te same twarze, tylko zmieniające się nazwy partii, przynależności osób z partii do partii, ten teatrzyk polityczny już tak wygląda jak serial TVN-owski, że jeden aktor gra w jednej godzinie lekarza, za godzinę w innym serialu, prawda, złodzieja i zaraz za godzinę policjanta może się pogubić, wszyscy wszystkich grali. No a trzeba dalej, ten show musi trwać dalej. No i tutaj te elity obecne po okrągło stołowe okazały się o wiele głupsze od swoich poprzedników PRL-owskich i w żaden sposób nie wypielęgnowali opozycji, która w razie czego przejmie władzę i będzie ratować państwo, stwierdzili, że po nich choćby potop. Stąd te inspiracje, prowokacje, prześladowania w środowiskach czy kibicowskich, czy narodowych. No, nie dali miejsca w działalności publicznej, zwłaszcza młodym ludziom. Nie posunęli się, nie dali możliwości wpływu. Zresztą proszę zwrócić uwagę, jak wygląda teraz debata polityczna w Sejmie. No, tu się dyskutuje, czy będzie wiek emerytalny 65 lat czy 67. A obecny 25-latek to tego nie dotyczy, bo on nie dostanie nic z ZUS-u. To jest temat nie dla niego. Ci posłowie żyją w świecie takim stworzonym dla samych siebie, ustalanie jakiejś płacy minimalnej w momencie, gdy państwo nie jest jedynym ani głównym pracodawcą. To jest świat absurdu. I młodzi ludzie widzą, co się dzieje i zaczynają tupać, no bo nie chcą zmarnować swojego życia. Kiedyś powiedziałem coś takiego na moim Facebooku, jest coś takiego, nie przytoczę dokładnie, ale nie chcę, żebyście byli pokoleniem zmarnowanym, żebyście kolejnym pokoleniem zmarnowanym byli, no bo pokolenia powojenne to są zmarnowane. Jeszcze kolejne nie ma czasu, nie ma zgody. Oczywiście, tutaj cały czas ja też staram się powtarzać, że
Czas najwyższy, żeby coś z tym zrobić. Jeżeli jest taka możliwość, to właśnie teraz, bo jak nie teraz, to już nie wiem kiedy. Ja niby nie jestem pokoleniem tym najmłodszym, które wchodzi na rynek. Mam 43 lata, ale już mam serdecznie dosyć tego przez 20 lat obracania się wokół jednej sprawy, wokół jednej bajki ci sami panowie od 20 lat. To jest naprawdę żenujące, no ale cóż. Czy... Muszę zwrócić uwagę, mogę jeszcze Proszę dokończyć tę bardzo. myśl, bo co jeszcze może zaproponować ten establishment w kwestii tej takiej personalnej? No jeszcze teraz Tusk może tylko zostać prezesem PiS-u, a Jarosław Kaczyński prezesem Platformy Obywatelskiej. No pozostałe role już były odegrane, każdy był wszędzie. No na to już nic nie pójdzie, to świadczy o tym, że nasza scena polityczna jest tak mocno hermetyczna i całkowicie szczelna na potrzeby obecne i że naprawdę niczego mądrego tutaj już się nie spłodzi w tym składzie. Oczywiście. Trzeba to radykalnie zmienić i czas najwyższy, żeby to uczynić. Oczywiście. W tym roku marsz wystartuje z Ronda Dmowskiego i pójdzie pod pomnik Romana Dmowskiego. Czy ta postać jest dla pana bliska? No ja muszę powiedzieć szczerze, że ja jestem takim narodowcem podszyty mocno piłsudczyzmem. Z prostego powodu mój dziadek był ochotnikiem w roku 20. Miał 16 lat wówczas i w połowie lat 70. dał mi taką reprodukcję przedwojenną, mocno zniszczoną marszałka Piłsudskiego. No wtedy to prawda było coś tak nielegalnego, zabronionego i haniebnego, jak dzisiaj na przykład swastyka, prawda? Mój ojciec oprawił mi tę reprodukcję u znajomego szklarza, żeby nikt się nie dowiedział i tego się generalnie nie robiło. Tak, to był temat tabu. Naturalnie, no bo przecież wiadomo, że Piłsudski to był takim znienawidzonym bohaterem, który pobił bolszewików, do czego to podobne i to nie wolno było o tym wspominać. Z drugiej zaś strony no, przemyślenia Romana Dmowskiego i już myśli nowoczesnego Polaka. Jak czytam tę książkę, czytałem kilka razy, no pierwszy raz tam wiele, no ze 20 lat temu, potem powtarzam to co parę lat, ile razy ją czytam, no coraz bardziej jest aktualna. To jest fenomen, że ja mówię, nie ma co się tutaj gniewać, że tam jedni tam wolą Piłsudskiego i Dmowskiego. Mamy panteon bohaterów narodowych. Powinniśmy jednak czerpać to, co dobre chcieli zrobić dla Polski, to powinniśmy wykorzystywać. No zresztą takie dyskusje, czy Piłsudski, czy Dmowski, dzisiaj prowadzone przez 20-latków, prawda, 100 lat później, prawda, po okresie, gdy ci mężowie stanu, prawda, formułowali swoje założenia ideowe, no to jest trochę śmieszne, nie znamy realiów, nie potrafimy osądzić historii, czy dzisiaj nie potrafią ludzie nawet ocenić tego, co się stało w Smoleńsku 2 lata temu, to jak na Boga możemy tak tam, w jakiś tam sposób krytyczny podejść do Piłsudskiego czy Dmowskiego w postulatach? Nie. Warto jednak budować swoją świadomość narodową na tym, co jeden i drugi zrobił dobrego, wyciągnąć wnioski, co zrobili źle, ale jednak nie wyrzekać się bohaterów. No, przecież bohaterów mamy też, no, co tu dużo gadać, no, wielu bohaterów przyszło też spod Lenina, zwykłych żołnierzy, prawda? To, że ich prowadzili sowieccy zdrajcy, nie oznacza, że to zdobywanie Berlina było niepotrzebne rękoma tych zwykłych żołnierzy. Dodajmy, że to byli ludzie, którzy nie zdążyli wyjść z Andersem z łagrów sowieckich, prawda? Tak, ja często powtarzam, że bardzo dobrze, że osoby młode zwłaszcza znają historię i dyskutują na temat czy Piłsudski, czy Dmowski, ale bardzo dla mnie ważne jest to, żeby mi powiedział, jaki on ma pomysł na najbliższy tydzień czasu, żeby cokolwiek zmienić. Tutaj jest pytanie, które zostaje tylko pytaniem, bo odpowiedzi bardzo rzadko spotykam. Teraz jest, będzie... Będzie okazja przez najbliższe, mam nadzieję, przez najbliższe miesiące wiele się zmienia, przynajmniej z tego, co wiem, no, bardzo dużo osób młodych stara się organizować, stara się coś uczynić i stara się gdzieś odnaleźć, to jest bardzo ważne. Czy nie obawia się pan w tym roku też prowokacji, tak jak w zeszłym roku? No, ależ będą, na pewno już są takie prowokacje montowane. Przecież tutaj w Lublinie też grupka jest taka osób, która sobie organizuje własny Marsz Niepodległości, mówi, żeby z nami kolnerem nie jechać,
z drugiej zaś strony, no te wydarzenia chociażby na dworcu w Katowicach wczoraj, no właśnie. Kibice łódzcy wracali. No, ja nie wątpię w to, że byli sprowokowani, ale że dali się sprowokować akurat przed Marszem Niepodległości, no to nie najlepiej świadczy. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, na świeżo wyremontowanym dworcu nie działał akurat w tym momencie monitoring. Także tam robota szła, prowokacja, aż miło. No i to, co jest dla mnie oczywiste. Tutaj trzeba mieć stalowe nerwy, nie dać się ponosić emocjom, chociaż czasem człowieka szlak trafia. Ale od nas teraz Polska wymaga roztropności przede wszystkim. Roztropności. Bo byle precedens może zniweczyć trud wielu lat. Tam jest taki błąd reporterski, jeżeli patrzymy na ten materiał z dworca. Błąd polegający na tym, że prawdopodobnie osoba, która przygotowywała ten materiał i osoba, która przygotowywała tą prowokację, nigdy nie widziała tak zwanego uderzenia kuli gumowej w szybę. Ponieważ to, co pokazują te zegary na PKP, to są ślady po kulach gumowych. I tutaj to nie zrobili kibice, to zrobiła policja, no ale moim zdaniem, prywatnym, zupełnie prywatnym. No, wiemy, jasna sprawa, że coś tam się wydarzyło. Właśnie. W określonym celu, no przecież kibice ostatnio wcale nie przejawiali zbytnio wiele takich zachowań. Było całkiem przyjemnie, aż tu nagle przed Marszem Niepodległości w Katowicach kibice z Łodzi, czyli takie, prawda, dwa mocne ośrodki kibicowskie, prawda, Śląski, Łódź. Coś się stało. No, jest to dla mnie sprawa mocno niejasna i wiem, że doszło do prowokacji. No ja podkreślam, brak tego monitoringu jasno mówi, że ktoś tam palce w tym maczał. No jeżeli będzie mi dane, postaram się porozmawiać z osobami, które właśnie tam jechały, z osobami, które prowadzą te grupy. Najfajniej będzie z nimi porozmawiać. Nie wiem, czy to będzie jutro, czy pojutrze, czy za tydzień, ale bardzo ważne jest to, żeby no, skonfrontować to. Przede wszystkim, tak jak pan mówi, jeżeli cokolwiek będzie się działo na Marszu Niepodległości, to nie dać się sprowokować i pamiętać o tym, żeby jechać w grupce, tak? Zdecydowanie, no w ubiegłym roku mieliśmy taki, zresztą to było widać. Internet jasno pokazuje, zresztą wracając do pana Janusza Kornika, on tam poszturchiwał policjantów, kopał w tarczę, prawda, no i wielu moich kolegów, kibiców, ale on taki zuł, że tak się nie dał. Mówię, dobra, dobra, tylko jakby ci kibice naprawdę posłuchali, no to pan Janusz by najwyżej został tam zatrzymany na chwilę i spisany, a oni by dostali wyroki w zawieszeniu i tak naprawdę mogli do końca życia nie wyjść z mieszkania z własnej kanapy, bo wyrok w zawieszeniu jest gorszy niż wyrok od siatki. No, także tutaj podburzanie młodych ludzi, którzy tak kierują się często emocjami, no to było mocno nieodpowiedzialne ze strony pana Janusza. No ja pamiętam, że to był temat bardzo ukrywany, bardzo taki po tym marszu, grupka starała się KNP ukrywać, że pan Janusz Korwin-Mikke właśnie tak się zachował, ale no cóż, nie wolno poddawać się takim osobom i czasami trzeba zdać sobie sprawę z tego, że no ktoś po prostu, mimo że ma partię, to tak naprawdę chodzi mu tylko o to, żeby jak najwięcej osób wchodziło na jego bloga, a nie o to, żeby partia weszła do Sejmu. Tutaj ostrzegam przed tym. No, oczywiście, w pełni zgadzam. Właśnie. Panie Marianie, powiem szczerze, mam ostatnie pytanie, już panu zadałem. Chciałbym teraz zupełnie luźno porozmawiać, co przewiduje pan podczas tego marszu. Czy będzie więcej osób? Czuję pan taką energię? Myślę, że tak, bo z tych informacji, które posiadam już teraz, no to wiele osób, więcej osób niż poprzednio, w analogicznym okresie przedmarszowym się u nas już o miejsca upomniało. No zresztą kwestia tego marszu to została ruszona w tamtym roku, że wiele osób czuło się, żałowało, że nie pojechało, tak powiem. No i teraz zresztą ja, spotykając ludzi różnych, prawda, mówią, no jedziemy, dzwonią do mnie ludzie, no jak tu jechać? No i jest zainteresowanie. No a co się wydarzy? Zobaczymy, co się wydarzy. Ja przede wszystkim apeluję do uczestników, żeby nie dali się sprowokować, żeby zachowali zimną krew, żeby jak jadą grupą, no to trzymali fason, bo jednak nie jedziemy na mecz, nie jedziemy się bawić, nie jedziemy na koncert, tylko jedziemy na poważne wydarzenie, nie waham się tego powiedzieć, polityczne. Na poważne wydarzenie polityczne i musimy być naprawdę prezentować się jak ułani na defiladzie. To nie może być
chamskich zachowań, głupoty, nieodpowiedzialności, poddawania się prowokacjom. Musimy pokazać klasę i wtedy wygramy. Wtedy damy dobry przykład, nie będzie nas haka. No i niesiemy pewną ideę. I to powinno nas tutaj obligować do odpowiednich zachowań. Tutaj pytanie z czata. Czy wierzy pan, że świat dąży do rządu globalnego? No, szczerze mówiąc, to ja tak w takich kręgach nie bywam, ale jednak przecież widać, że dzisiaj no, są korporacje, są firmy, są instytucje finansowe o zasięgu ponadnarodowym, ponadpaństwowym. No i to w końcu rządy wszystkich państw zadłużają się w bankach, a nie banki u rządach, prawda? To wiadomo, gdzie ta władza faktyczna się znajduje. No przecież kryzys ekonomiczny rozpoczął się od giełdy, systemu bankowego. No a dotknął podatników i rządy. No a wiadomo, że pieniądz to jest taka siła sprawcza, która potrafi wiele. No podkreślam, no to, że w zasadzie większość rządów światowych to są nieodpowiedzialne rządy socjalistyczne z ciągłym zadłużeniem, z deficytami, to łatwo jest ich po prostu skorumpować, wziąć za twarz i zmusić do wykonywania określonych posunięć na ciele własnych narodów. Tak właśnie. Także tutaj mamy spójne zdanie na ten temat i na wiele innych. Bardzo mnie to cieszy. Panie Marianie, wiem, że to już wieczorne godziny, że cały dzień oczywiście ciężko pan pracował. Chciałbym jeszcze posłuchać, co chciałby pan przekazać telewizjom przed marszem. Przed marszem. No myślę, że zbliża się ten długo oczekiwany moment, że powstanie prawdziwy ruch narodowy i to wkrótce, że młode pokolenie Polaków będzie miało na kogo głosować, że ci, którzy będą dostąpią tego zaszczytu reprezentowania młodych Polaków, młodych patriotów, będą tego godni, że nie staną się nigdy takimi szulerami politycznymi, że to słowo honor będzie tutaj wypełnione treścią takiej pracy codziennej na rzecz własnego narodu, własnego państwa. Także życzę sobie, życzę wszystkim, życzę Polsce tego, żeby młode pokolenie Polaków było godnymi następcami tych żołnierzy wyklętych, żołnierzy Hubala, Westerplatczyków, chłopaków z Powstania Warszawskiego czy z roku 20, że te postaci z plakatów reklamujących Marsz Niepodległości, te historyczne, to że my kiedyś za lat 20-30, gdy te marsze będą przy okazji święta państwowego organizowane, to że my jako już tacy dziadkowie będziemy patrzyli na swoich tych następców z ruchu narodowego z takim poczuciem dobrze spełnionego własnego obowiązku wobec ojczyzny. Tego życzę. Właśnie. Tutaj pamiętajmy o tym, co mówi pan Marian Kowalski. Chciałbym, żeby każdy z nas podczas marszu i też podczas podróżowania każdego dnia pamiętał o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co czynimy i za całą przyszłość i rzeczywistość Polski. Tutaj, jeżeli chodzi o to, co powiedział pan Marian, to są słowa bardzo ważne i dziękuję panie Marianie i życzę, żeby jak najwięcej osób było podczas marszu, a po marszu okaże się, tak jak pan mówił, powstanie nowe i to nowe będzie decydowało o tym, co dalej z Polską, tak? Tak jest. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję. Czołem wielkiej Polsce. Czołem. Proszę państwa, tak jak rozmawialiśmy z panem Marianem, bardzo ważne jest to, żebyśmy potrafili zachować fason w momencie, kiedy jedziemy. Tutaj bez ogródek, w momencie, kiedy wyruszamy, pamiętajmy o tym, że jedziemy nie na koncert, ale jedziemy na marsz, jedziemy świętować, ale jedziemy świętować w pełnym powadze, z honorem i z odpowiedzialnością. Tutaj pan Marian właśnie o tym mówił, starałem się też zadać pytanie,
jak to wszystko może wyglądać, czy będą prowokacje. No, nie ukrywam, że tego też się spodziewam. Tutaj pan Marian potwierdził, że w zeszłym roku były różne prowokacje już, prowokacja wczorajsza. Tak podejrzewamy oboje z panem Marianem, że jeżeli chodzi o kibiców, to nie była to nie była sprawa tak oczywista, jak zostało to powiedziane w telewizji. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli jedziemy w grupce, czy jedziemy samotnie, starajmy się cały czas pamiętać o tym, że bierzemy pełną odpowiedzialność za si z siebie samych i nawzajem osoby, które z nami jadą. Tutaj starajmy się, jeżeli by cokolwiek, ktokolwiek starał się zepsuć, albo nie zwracać uwagi, albo powstrzymać, jeżeli jest to możliwe. Zgranie, jedność i odpowiedzialność to jest bardzo ważne. Rozmowa z panem Marianem bardzo konkretna. Tutaj co pytanie, konkretna odpowiedź. Nie ukrywam, że na to liczyłem. Zero tak zwanej politycznej poprawności. Konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. Tak to miało wyglądać, tego się spodziewałem. I tutaj, jeżeli chodzi o pana Mariana, jestem bardzo wdzięczny, ponieważ gdybyśmy zaczęli cukrować, że wszystko nieskładnie pięknie, to nie tędy droga. Prawda, prawda, jeszcze raz prawda. Dzisiejsza audycja dobiega końca. Jeżeli jest to możliwe, starajmy się reklamować ten kanał względu na to, że audycje będą cykliczne, zawsze o 21:00, od poniedziałku do piątku przeprowadzane wywiady z osobami, które będą uczestniczyć w marszu, z osobami, które na przykład dokumentują marsz 2011, będą dokumentowały 2012, a też prośba z mojej strony, jeżeli będziecie nagrywać, czy telefonem komórkowym, czy własną kamerą, Marsz Niepodległości, podróż na marsz, powrót z marszu, chciałbym, żebyście to czynili, ponieważ tworzycie też historię. Ta historia będzie umieszczona w materiale, który będzie wykorzystany przez wielu redaktorów, też przez osoby, które będą robiły film o Marszu Niepodległości, i to jest bardzo ważne. Chciałbym, żebyście to czynili. Powiem z doświadczenia, że robię bardzo dużo materiałów, ja sam osobiście, ale oczywiście mam prośbę taką i chciałbym, żeby to zostało uczynione. Czujmy się jak osoby tworzące historię, ponieważ podejrzewam, że właśnie 11.11.2012 Warszawa to będzie konkretny dzień, dzień, który będzie dniem zmieniającym całkowicie poczucie wielu z nas. Poczujemy właśnie wspólnotę, poczujemy odpowiedzialność, poczujemy siłę i tutaj, żeby to udokumentować, żeby pokazać tą radość, pokazać osoby, które razem z nami idą, kim są, przedstawić się, opowiedzieć o tym, skąd jesteśmy, w jaki sposób przyjechaliśmy, jaka jest atmosfera, jak się czujemy. I ta relacja będzie bardzo ważna, żeby w przyszłości osoby, które będą oglądały marsz, zobaczyły, jak było naprawdę, ponieważ nie podejrzewam, żeby czy TVN, czy TV Info, tak jak w zeszłym roku, żeby pokazały w tym roku prawdę. Niestety, tutaj, jeżeli chodzi o kłamstwo dziennikarskie, to już jest hodowla w telewizjach głównoźródlanych. Czyli cała nadzieja w Was, w osobach, które po prostu będą robić to samemu, a później to wszystko udokumentują. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Chciałbym zaprosić Was na jutro, na godzinę 21:00. Jeżeli jest to możliwe, zaproście ze sobą na kanał, polećcie innym, jeżeli jest to możliwe. Jutro 21:00. Zapraszam. Tomasz Godlewski, Ruch Narodowy TV. Do zobaczenia.